Kuba pojawił się w Demant przez przypadek. Jak sam mówi, szukał pracy na wakacje. Był rok 2006. Od tego czasu Kuba pracował prawie w każdym dziale. Przeżył powódź na magazynie, a w międzyczasie został dyrektorem centrum dystrybucji. Jesteście pewni, że chcecie wiedzieć, czym się zajmuję? Często jak opowiadam mojej żonie, czym się zajmuję w pracy, tak się nakręcam, że musi mnie uspokajać. Zaczynałem jako monter elementów precyzyjnych, pracowałem na produkcji i taka zabawna historia wiąże się z tym dniem, że pierwszego dnia, gdzieś około godziny 10, nagle zgasło światło. Nie mieliśmy prądu, okazało się, że był jakiś problem z głównym bezpiecznikiem. No oczywiście powiedziano nam, że mamy iść do domu, po czym wziąłem telefon, zadzwoniłem do żony, ona na to: już cię zwolnili? Z produkcji trafiłem do działu jakości, gdzie zajmowałem się aparatami słuchowymi, a później byłem w dziale procesów tryskowych. Następnie trafiłem do działu ciągłego doskonalenia, gdzie nadal mogłem poznawać produkcję i ją usprawniać. Następnie była taka możliwość aplikowania na stanowisko kierownika produkcji, co też uczyniłem i zostałem kierownikiem produkcji na aparatach, później na SMD, aż w końcu trafiłem na magazyn. Moim największym wyzwaniem w pracy na magazynie było tak naprawdę poznanie i zarządzanie rozproszonymi magazynami, które znajdowały się w wielu lokalizacjach, a później ich scalenie i uruchomienie centrum dystrybucji, co w efekcie doprowadziło do tego, że zostałem dyrektorem centrum dystrybucji. Na co dzień nie czuć presji na magazynie. To po części zasługa Kuby, który wprowadził luźną atmosferę i dzięki temu się dogadujemy. A my wdzięczamy się, tworząc coraz podaż śmieszne memy z jego udziałem. Na szczęście Kuba ma dobre poczucie humoru. Dla mnie ważne jest, że to co robimy, robimy dla ludzi. Zarówno w ujęciu klienta końcowego, użytkownika naszych produktów, aparatów słuchowych, jak i również pracownika, co powoduje, że te 8 godzin spędzone w pracy przestaje być bezosobowe. Poznałem na własnej skórze specyfikę pracy wielu działów. Teraz nie tylko doceniam ich pracę, ale lepiej radzę sobie z wyzwaniami i jako szef. Jestem dobrym przykładem tego, że niemożliwe nie istnieje. Chciałbym zachęcić każdego, kto aspiruje do długiej kariery w Demant, aby nie bał się wyjść poza strefę swojego komfortu, ponieważ warto zaryzykować. Z produkcji trafiłem na magazyn. Przepraszam. Dobra, może trochę za bardzo pojechałem. Dobra.